Zaczniemy od obrazu z 34 strony katalogu. Tytuł: Portrait Ruth. Cena wywoławcza $1000. Kto zapłaci $1000? Kto da 800? Jedyne $800. $600 za Portrait Ruth. Pierwszy obraz wieczorny. 600. Mamy $600. Po raz pierwszy. 600 po raz drugi. Przedany tamtemu panu za $600. Jak pan się nazywa? Luke Collins. I właśnie nabył pan Portrait Ruth? Tak. Odczytam klauzulę z testamentu Iry Levinsona. Portrait Ruth nie jest najcenniejszy w kolekcji, ale dla mnie ma największą wartość przez pamięć o mojej najdroższej Ruth. Warunek jest prosty. Nabywca portretu otrzyma kolekcję w całości. Proszę państwa, aukcja jest zakończona. Co? To jest warte miliony dolarów. Ile za Warhola? Sprzeda pan Polota?